Musimy żyć w harmonii, ciało, umysł i dusza. Musimy żyć w harmonii z całym światem, bo jesteśmy cząstką tego świata i dążymy do doskonałości, bo tego potrzebuje świat, potrzebuje Bóg. Jam jest istotą fioletowego płomienia, jam jest czystością, której pragnie Bóg. Jeżeli będziemy mówić, pobudzamy w swoim wnętrzu, w swoim sercu praiskę światła boskiego. Jest pewna afirmacja, którą polecam wszystkim, którzy u mnie korzystają, żeby pracowali nad sobą. Ja stres ten likwiduję i te problemy w układzie nerwowym do 10%, a oni sami muszą resztę dokonać, gdzie jest ta karma częściowo od poprzedniego wcielenia i jeszcze są rodziców grzechy przypisane do nas. I musimy to oczyścić się do punktu zerowego. Otworzy się ścieżka do wyższego ja. Nastąpi harmonia między ciałem, umysłem a duszą. I wtedy zaczniemy widzieć inaczej świat. Zaczną nas postrzegać. Pola energetyczne się ustabilizują. I ponadto otworzy się czakra serca. I popłynie z nas prawdziwa boska miłość, której nikt jeszcze nie doświadczał. Nie musimy szukać miłości drugiego partnera na zewnątrz, a odnaleźć miłość w naszym wnętrzu, w naszym sercu. Musimy się oczyścić. Wtedy przyjdzie do nas ta miłość, którą powinniśmy otrzymać jako dar i podążać. I wtedy znajdzie się partner. Jak oczyścimy się, uwolnimy od negatywnych myśli, przeprosimy swoje ciało, cośmy uczynili, gdzie zostało skażone, zranione, zatrute negatywnymi myślami, dopiero się otworzy to serce i popłynie z niego miłość i wtedy będziemy mieli na wyciągnięcie ręki wszystko, co zapragniemy. Czakra serca jest czakrą miłości i tutaj ludzie nie znają tego i nie wiedzą, gdzie szukać jej. Jak się oczyścimy z tych negatywnych myśli, strachu, lęku, niepokoju, przebaczymy sobie, wybaczymy innym, co żeśmy zrobili, wtedy dojdziemy do doskonałości. Musimy się tak oczyścić, żebyśmy nie widzieli swojego cienia. Ale to jeszcze potrwa, nie w tym drodze etapu. Ci, co oczyścili się, to odeszli już i prowadzą ludzkość ziemską i ciągną za sobą i wspomagają im z góry i czuwają nad nami. Dlaczego te związki, tak jak mówiłem, rozpadają się? Tak jak mówiłem, jest niedobór partnerów. Było zauroczenie i przede wszystkim czasami materia ich łączy albo hucia. Zazdrość, wtedy te dzikie zwierzęce ja przez całe życie w tych związkach ma wpływ na nasze życie, na naszego partnera, bo nie ma. Mówimy, że kochamy, że ten partner jest dla nas nieprawda. Weźmy pod uwagę, jakbyśmy myśli nasze sprawdziły się i tych osób, które w związkach są, to by nie było tych partnerów już dawno na tej planecie, jakby się zmaterializowały te liści. Wiele związków by się rozpadło już. I takie problemy w pracy następują, w spółkach, w firmach, w zakładach. Jeżeli takie osoby są, jeszcze pracy nie rozpoczęliśmy, a już jesteśmy zmęczeni. Trzeba się oczyścić. Ile w domach jest, mówię, tych negatywnych
dusz, które mają wpływ na nasze życie. Mają nie tylko na nasze, ale na bliskich naszych, na dzieci, na rodzinę. Tak jak kiedyś wspominałem, ludzie się spotykają na święta, dzielą się, życzą sobie opłatkiem, jajkiem. I tu jest też patologia całej ludzkości. I tak ludzie są, i świat podzielony, i państwa podzielone, zbierają się razem i dalej się dzielą, życzą sobie wszystkiego dobrego, co im tylko na język przyjdzie. Jak można życzyć zdrowia, jak ci ludzie nie mają zdrowia? Jak można życzyć szczęścia, gdy nie ma szczęścia? Jak można życzyć wszystkiego dobrego, jak nic nie mają? I tu jest, życzą bardzo negatywne energie, przesyłają drugim ludziom. I tak nawzajem to robią. Trzeba życzyć tego, co twoja dusza i serce zapragnie, mówiąc 3 razy. Wyślemy dobrą energię i wtedy do nas przyjdzie dobra energia. I tak samo do swoich wrogów, nieprzyjaciół, nie wysyłajmy pershingów i negatywnych myśli, bo okaleczamy nie tylko człowieka słabego, ale siebie okaleczamy. I nie dziwmy się, że nas spotykają nieszczęścia czy inne jakieś potknięcia na naszej drodze życia i zdrowia. Tak jak mówiłem, przyczynami niepowodzeń miłości i brak partnera i odejście partnera ze związku albo prześladujące myśli, to trzeba uwolnić się, oczyścić się tego partnera albo oboje razem, bo tacy związki toksyczne też są, jeden i drugi, i na swojej drodze nie mają żadnego powodzenia. Robi krok do przodu, 3 do tyłu. Same nieszczęścia. Kiedyś robiłem egzorcyzm, będąc w Łodzi. Jeszcze ta wróżka żyła, Anastazja, bo tam przejmowałem. Przyszła kobieta na egzorcyzm. Niepokaźna taka, siadła z drugiej strony biurka, naprzeciw mój żydowca. Zacząłem sprawdzać, nic nie widzę. Tak się zablokował ten duch i musiałem jeden sposób użyć, drugi sposób i dopiero nie wytrzymał. Na pierwszy raz coś takiego miałem i duch ten mówi przez kobietę. Ty taka, nie taka. Zaczął kląć, mówi, żeś ty przyszła tutaj do niego? Ty myślisz, że on wypędzi mnie? Że odejdę z ciebie? Ile byłaś w Częstochowie? Ile leżałaś krzyżem w kościele? Ile pieniędzy straciłaś? Mówi, nie, ja nie odejdę. Jestem w jej sercu. 35 lat miałem, jak odebrał sobie życie. I oprócz tego w jej sercu są 2 nienarodzonych dzieci mojej, które ja zmusiłem do aborcji. Mówi do mnie, ty za słaby jesteś. I mówi, silniejszy jestem niż jak Bóg. Ja się nic nie odzywam, swoje dalej robię. Zaczął mówić. Mówi, nie dojdziesz do domu. Ja cię na drodze, mówi, zamorduję. Mówi, patrz, na twoich oczach zabiję cię i głową wali. Ona głową wali o biurko. Nic się nie odzywa. Prowokował mnie na wszystkie sposoby, jak mój życiorys znał. Mówi, ty chuna jesteś za słaby. Nikt mnie nie wypędził i ty nawet nie. Nic dalej robię. Trwało około godziny. Ale wyszedłem do Anastazji. Mówię, chodź zobaczysz oko w oko, mówię, z diabłem się spotka. Ale ona siedziała tyłem do wejścia. Ona drzwi otwiera, a on mówi, ty myślisz, że ona tobie pomoże?
No, głos. Ona drzwi zamknęła, wycofała się. Ja poszedłem, dalej robię i myślę. Wziąłem, wyszedłem jeszcze raz, pytam się, czy ty masz krzyż. Nie, nie ma. Ale tam jacyś facet miał, portfel wyjął, trzy krzyżyki takie miał. Wziąłem te krzyżyki, przychodzę, trzymam jeden, pokazuję jej przed oczami. A ona jak pies chciała złapać za ten krzyżyk. Zabrałem się, myślę, rękę i myślę, jeszcze pokaleczy mnie. Wziąłem jeden krzyżyk, wziąłem na głowę, we włosy zacząłem wsadzać tu u góry. Głowo to trzęsło na wszystkie strony, a myślę, to jednak krzyż działa. Ale w włosach też nie usiedział, wziąłem na szyi swet takie z golfem miał. Wsadziłem ten za golf z tyłu na karku i ten siedział. Jak zaczęło nią rzucać na wszystkie strony, rzucało. No to myślę, jednak krzyż działa. I to koło godziny było, trwało, a on cały czas prowokował i atakował mnie różnymi słowami. I opowiadaj tam, gdzie ona była, gdzie robiła, co, gdzie, żeby jego uwolnić. Mówi, ja ją kocham i nigdy nie wyjdę z niej, z jej serca. Zabiorę ją z sobą. I ona tam jakieś modlitwy odmawia, tam szepcze. Nareszcie słyszę trzask łamanej puszki, tak jak się puszkę ściska. W niej gdzieś, jakby w jej wnętrzu. I trzask i płacz przeraźliwego dziecka. Drze się w niebo głosy. I ona zaczęła oddychać do tyłu, tak głowę odrzuca i płaczy, i ten to puszka łamana taka. Myślę, co jest. I w końcu, po jakimś chwilach, do tyłu odrzuciło z głowę. I on z takim żalem, wyrzuciłeś moje jedno dziecko, wyrzuciłeś moje jedno dziecko. I tam taki wściekły. Za jakiś czas drugi to samo raz się powtarza. I jeszcze raz. I znowu te łamanie puszki i znowu do tyłu odrzuciło. Mówi, wyrzuciłeś drugie dziecko, słabne i z krzesła ona spadła na bok i leży. To ja poszedłem, szukałem wody, bym naładował energetycznie, chciałem ją pokropić, ale też nie było nigdzie w pobliżu. No i już czas był do odjazdu, bo tam wyjeżdżałem do tej łodzi i poszedłem, zawołałem, mówię, chodź, zobaczysz, mówię, zasłabła. A on mówi, coś cię będziesz przejmować, zadzwonimy po karetkę do domu szpitala psychiatrycznego, ja zabiorę. Ale ona weszła, ci faceci weszli, zaczęli stoły ustawiać, świeczki zaczęła ustawiać, zapalać świeczki. Chciała ona coś tam robić, ale mówi, niedługo nad tobą się będą palić świeczki. Ho! Nie z tej ziemi. Podnieśli tę kobietę, na tej kanapie posadzili, wersalce posadzili, głowę uparła o ścianę. No zostało mi niecałą godzinę do tego, do wyjazdu. Myślę, jeszcze bym porobił. Ale przyszła mi myśl taka, szamański taki sposób. Buta z nogi zdjąłem, podszedłem, głowę jej wsadziłem w but i do ściany przydusiłem. A on krzyczy, puść mnie, bo udusisz, puść mnie, bo udusisz. Ja mówię, nareszcie cię uduszę. I trzymam tę głowę i puść mnie, bo udusisz. I słyszę ten głos, taki wyraźny, czysty i drze się. I później trzymam, a ten głos tak z góry, jakby gdzieś przez tworza unosił się. I puść, bo udusisz, puść. I tak jakby radio ściszał, cały czas radio ściszał i tak dalej, bardzo wysoko, wysoko, ale słychać jeszcze ten głos. Puść, bo mnie udusisz. I później tak daleko, daleko, ale wyraźnie. A później taka pik. I nastąpiła cisza. I zakończyło się te uwalnianie. O takie miałem ciekawe, bo w inny sposób tam te dusze, co odprowadzam, to
nie mają nic do powiedzenia. Odchodzą duchy, bo to wyście robią. Pomocnicy moi pomagają odprowadzić duchy. Ile domów jest takich nawiedzonych do oczyszczenia, robię działki. Ludzie w domach nie mogą mieszkać, na działkach wybudować nie mogą, bo są jeszcze tam dusze po 100, po 200, po 300 lat. Gdzieś przybywają w ziemi, gdzie byli pochowane. Jak się oczyści, to od razu się zmienia. I przede wszystkim to robię obecnie. I tutaj jest, przede wszystkim uwalniam od tych duchów. Te osoby, pomieszczenia, miejsca nawiedzone, przywiązanych dusz zmarłych do bliskich i osób postronnych w samochodach, w miejscach, gdzie zginęli ludzie. Odprowadzam dusze przywiązane do serca, gdzie śmierć ich przeraziła. I tutaj to już mówiłem o tajemnicy tych zawałów, gdzie te dusze są przywiązane do serc. Choroby serca, wpływ duchów na osoby. Ponadto sprawdzam żyły wodne, czy ludzie nie śpią na żyłach, bo też wiele ludzi śpi, leczy się i żadnych efektów nie ma. Trzeba odpromieniować, założyć odpromienniki albo przestawić te łóżko. Lokalizacja cieków wodnych w domu, na działce, poszukiwanie osób zaginionych, żyjących, nieżyjących, analiza psychologiczna. Nie mam tutaj osób w silnych osobowościach, bo można było zrobić takie spirytystyczne kółko, wywoływać duchy, byśmy się wiele rzeczy dowiedzieli. Nawet o Smoleńsku byśmy się dowiedzieli, katastrofie, bo dusza tego kapitana nie odeszła. Ale nie ma ludzi o silnych osobowościach. Nie wiem, może się gdzieś znajdzie ktoś, to byśmy porobili. I te duchy, w zasadzie dobre duchy mi pomagają w mojej pracy, w moim uzdrawianiu. I w tej chwili akurat mam duchy dobre 4, dobroczynne 2 i duch światła 1. W gabinecie mam duchów światła 2. I dobroczynnych też 6 jest. Wspomagają mi. I wiele ludzi doświadczają i są zadowoleni z mojej pomocy i wspomagania. Mówię, te osoby, które pragną wyzdrowieć i poprawiła im się życia i jeszcze życie by się zmieniło na dłuższy okres, odmieniliby swoje życie, to im mówię i daję im takie afirmacje, coś takiego, muszą mówić, pytam góry, na ile czasu taka osoba by musiała pracować, miesiąca, dwa, czasem ci, co nagrzeszyli, więcej, 3 nawet, codziennie po 20 minut. Treść tej organizacji, tej afirmacji jest już chyba w pierwszym nagraniu, wywiadzie telewizji tej i tutaj jest treść taka. Należy usiąść przed lustrem, patrząc w swoje oczy, zagłębiając się do swojego serca, swojej świątyni duszy, oczyścisz swe negatywne programy, uwolnisz ciało i duszę od szkodliwej energii. Powtarzaj poniższy tekst w każdej chwili, w pracy, podróży i bez senności, jeżeli w nocy nie śpisz. Jam jest, kocham Cię, proszę, przebacz, wybacz, przepraszam, dziękuję. Jam jest, wybacz mi i innym za to, co uczyniłem negatywnymi myślami, słowami,
wobec siebie i innych. Dziękuję. I tutaj do swoich nieprzyjaciół, tak jak mówiłem, niech was Bóg błogosławi światłem miłości i pokoju. Możemy również jeszcze uwolnić się od karmy z poprzedniego wcielenia, powtarzać, jak poprzedni tekst, uzdrowisz siebie, bliskich i świat, boski Stwórco, Ojcze, Matko i Synu w jednym, jeśli ja, moja rodzina, krewni, przodkowie narazili Ciebie w słowach, uczynkach, działaniach, kiedykolwiek od początku stworzenia aż do dnia dzisiejszego, błagamy Cię o wybaczenie, przebaczenie, niech to oczyści i zmyje i uwolni od wszystkich negatywnych wspomnień, blokad energii i energii. Wibracje te przenikają i przemieniają się w czyste światło, a wszystko się stanie droga do zjednoczenia z wyższym ja. Co jest coś takiego? Następnie jeszcze otrzymują ode mnie takie modlitwy. Sprawcza boska moc, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Bo Twoje jest królestwo, potęga, chwała na wieki. Amen. I tu jeszcze mamy też taką afirmację. Życie jest szansą, którą wykorzystujesz każdego dnia i żyje pełnią szczęścia. Życie jest piękne, podziwiam je i przyjmuję do siebie. Życie jest duszą, którą posiadam i cenię. Życie jest grą, w którą gram według własnych zasad. Życie jest cenne, dlatego ostrożnie się obchodzę. Życie jest miłością, którą się napawam. Życie jest przygodą, której się podejmuję i którą kocham. I jeszcze jest tutaj takie, coś dostaje ode mnie. I tu, Twoja prawda stanie się światłością. Czysta światłość jest prawdą, gdy wyrażać się będę jasno, poznasz, czym jest Twoje dobro. Jam jest dobrem, którego szukam, moim Bogiem. Bóg jest moim życiem. Jam jest dobrem, którego szukam, jest moją siłą. Bóg jest moją siłą. Jam jest dobrem, którego szukam, jest moim wsparciem. Bóg jest moim wsparciem. Jam jest dobrem, którego szukam, jest moją obroną. Bóg jest moją obroną. Jam jest życiem, jam jest prawdą, jam jest miłością. Jam jest światłością ze światłości, inteligencją, substancją wszechpotężną, wszechwiedzącą, wszechobecną po krańce świata. Jam jest życiem w Twoim sercu i wszystkich formach istot po krańce świata. Jam jest prawdą w Twoim sercu, jam jest miłością we wszystkim, co istnieje. Jam jest duchem w Tobie, gdy żyjesz i poruszasz się tak, jak Twoje myśli. Wokół Ciebie świat i wszechświat, wokół centralnego Słońca, które jest Bogiem. I takie sobie można mówić, energetyczne.
czyta, a podniesie się wibracje, oczyści się i ciało, i dusza będą lekkie, spokojne i będą chronione przez naszych opiekunów duchowych na tym świecie. Dalej nie będę rozwijał swoich, kto chce doświadczyć, kto chce spróbować, kto uwierzył, kto pragnie, mogę skorzystać z moich zabiegów, moich terapii, nauczę jak posługiwać się, usuwać sobie schorzenia. Mogę obecnie zrobić przekaz dla was wszystkich, którzy będą oglądali mnie w tym krótkim wywiadzie w wyniku.